Spotykamy się przed siedzibą Sądu Najwyższego, a przed siedzibą Sądu Najwyższego mamy tutaj miasteczko namiotowe Niezłomnych i Solidarnych 2010, a przed jednym z namiotów Adama Słomkę, który podjął się rzeczy niemożliwej, teoretycznie niemożliwej, oczyszczenia środowiska sędziowskiego z dawnych szpicli, agentów, rzeczy niezmiernie trudnej. Nie wydaje mi się, żeby to była sprawa taka specjalnie trudna, ponieważ mamy nazwiska, jest około 1300 sędziów zbrodniarzy komunistycznych. Także no, trzeba po prostu zacząć od góry, od prezesa Sądu Najwyższego, sędziego Jana Godynia, który skazał mojego przyjaciela z Huty Beldon, Jana Drucia, na więzienie za to, że pozwolił rodzinom górników strajkujących na kopalni Wujek zanieść kanapki tym strajkującym i za to trafił do więzienia. Więc taki sędzia, który skazywał ludzi na podstawie dekretu opublikowanego w gazecie, bo jeszcze nie był to nigdy legalny. Więc taki sędzia nie może być w Polsce nie tylko prezesem Sądu Najwyższego, w ogóle nie powinien być sędzią. No i trzeba zogniskować opinię publiczną wokół takich przypadków. Jest ich dosyć dużo, takich znanych. Wczoraj o tym mówił prezydent Rzeczypospolitej w czasie pogrzebu Inki, że nie wiadomo, czemu bezkarni są ci zbrodniarze. No to wiadomo dlaczego. Ponieważ Sąd Najwyższy wydał uchwałę, że nie można ścigać zbrodni komunistycznych. Sami tak jak niemiecki trybunał o 25 lat opóźnił denazyfikację, bo to okazało się, że to sędziowie hitlerowscy. Tak u nas sędziowie zbrodniarze komunistyczni w tym budynku przejęli tam władzę. Już by dawno przeszli na emeryturę, ale niestety prezydent Komorowski zdążył taką ustawę wypiścić, że akurat sędziowie Sądu Najwyższego nie przechodzą na emeryturę i mogą jeszcze sobie dalej orzekać, co zapewnia ochronę całego tego układu przestępczego, bo na dole są zmiany, wchodzą nowi sędziowie, natomiast no, ta decyzyjna czapa drugiej, trzeciej instancji jest w rękach zbrodniarzy. I oni dlatego cały ten układ okrągłego stołu i swoją ochronę przede wszystkim oczywiście konserwują. Także myślę, że trzeba tylko pokazać opinii publicznej to, czego wczoraj nie wymieniono z nazwiska w Gdańsku. No, tam mówimy, no, sędzia Godyń, sędzia Kryże, sędzia Aleksandro, mnóstwo prokuratorów, przecież w sprawie smoleńskiej nadzorował to śledztwo smoleńskie pułkownik Sławomir Goszkiewicz, który oskarżał nas w stanie wojennym o próbę zerwania jedności sojuszniczej z bratnim Związkiem Radzieckim. No i taki bandyta, no jak może nadzorować uczciwie sprawę śledztwa smoleńskiego, kiedy się wysługiwał Moskwie ćwierć wieku temu, no to jakieś przekonanie mogłoby być wiarygodności tego śledztwa teraz. No i widzimy, jakie było to śledztwo. Także tak samo jest z tym sądem. Myślę, że to trzeba pokazać opinii publicznej pewne przykłady, zogniskować zainteresowanie. Po to robimy to w wielu środowiskach. Okazuje się, że dołączają się inne środowiska. Bo ci oczywiście, co się zajmują tragedią smoleńską, to rozumieją. Ci, co są z opozycji, jak my, to też to rozumieją. Ale przecież dochodzą teraz środowiska inne pokrzywdzonych ludzi, na przykład ojcowskie, gdzie widzą w sądach, że to jest też szajka mafia. Są przedsiębiorcy, prawda, jak Kluska, którzy też zostali zrujnowani. Także tu można powiedzieć, na każdym kroku różne grupy społeczne, różne środowiska zawodowe przychodzą tu do nas z wyrazami solidarności, włączają się. I dzięki temu powstają całe takie kręgi antysystemowe. My chcemy po prostu zmienić ten system, przywrócić to, co było w 1928 roku wprowadzone w Polsce, czyli ławy przysięgłych. Żeby to nie sędziowie decydowali, tylko żeby obywatele losowo wybrani. No wiemy to z filmów amerykańskich, brytyjskich, prawda, australijskich. Znamy ten mechanizm, gdzie to obywatele mają lepsze wyczucie, co jest w interesie społecznym, niż urzędnik, którego można przekupić, zastraszyć. No różne są sytuacje, szczególnie jak on jest niezlustrowany, niezdekomunizowany, nie ujawnił majątku swojego, no to wiadomo, jaki tacy to są tutaj ludzie. Tutaj jest nagranie niedawno ujawnione przez CBA przecież, jeszcze zresztą za rządów Tuska, że tu jeden sędzia, przewodniczący wydziału, rozmawiał z sędzią sądu apelacyjnego w Warszawie i rozmowa była taka: jak dacie bańkę, to wyrok będzie właściwy. No to powinni zamiast tutaj pisać Sąd Najwyższy, to powinni tu mieć tabliczkę: sąd za milion, kto da więcej, licytacja w takich godzinach, każdy przynosi worek pieniędzy, będzie taniej, tam będzie dwie panie, będą decydowały i prosta sprawa, no nie róbmy jaj. Więc żeby uratować ten wymiar sprawiedliwości przed już kompletną degrengoladą, bo on jest w stanie zapaści już takiej kompromitacji po sprawie Kiszczaka i Miernika, gdzie
No Kiszczak z Jaruzelskim ani dzień w więzieniu za mordy, prawda, masowe, ponad 100 osób zamordowanych w stanie wojennym, tysiące. Kiszczak, przecież informacja wojskowa, przecież komandorów mordował Kiszczak, którzy wrócili z zachodu do PRL-u. Zabili 11 komandorów marynarki wojennej polskich sił zbrojnych na zachodzie i Kiszczak z naganem latał, mordował ludzi przecież. To samo Jaruzelski przecież odpowiada za zamordowanie dowódcy WiN-u w Piotrkowie Trybunalskim za sfałszowane wybory. Nic, ani jeden dzień w więzieniu. Natomiast facet, który się zdenerwował, nasz kolega patriota, internowany w stanie wojennym, ofiara, już nie mógł tego wytrzymać dobrze i zaprotestował, może trochę za późno nawet, bo 25 lat żeśmy na to czekali, tortem zaprotestował, rzucił tortem, no, nie rzucił granatem, nie strzelał z broni maszynowej, rzucił bitą śmietaną, na szczęście trafił, zrobiła się wielka afera i on dostaje prawie rok więzienia bezwzględnego, 10 miesięcy więzienia. Tu są goście zbrodniarze, do dzisiaj żyją zresztą, bo przecież Stefan Michnik, kilkadziesiąt wyroków śmierci, kilkanaście wykonanych, i facet jest bezkarny. Mam nadzieję, że polski rząd w tej chwili wyśle jakieś komando do Szwecji, bo się tam ukrył, i zawinie go w dywan jak Eichmanna i go nam tu przywiozą, prawda? I niech sędziowie tutaj spróbują go uniewinnić. Także trzeba, bo ten pogrzeb Inki myślę, że będzie takim impulsem, żeby to pokazać, ten bezmiar zbrodni, i pokazać, że żyją ci zbrodniarze. To nie jest tylko sprawa stalinowskich oprawców, bo oni są emerytami, ale to jest sprawa żyjących zbrodniarzy, którzy jeszcze ostatnie wyroki śmierci, mało kto pamięta, wydawano w 1984 roku. Adam, a co powiesz człowiekowi, który jest absolutnym legalistą i który mówi, no przecież rzucił tym tortem, złamał prawo i teraz odpowiada za swój czyn w świetle prawa, zgodnie z przepisami prawa? No to jest prawda, czyn jest naganny, z tym, że trzeba stopniować pewne wartości. Bardzo często w życiu trzeba ważyć na szali różne sprawy. I jeżeli ktoś występuje w obronie wymiaru sprawiedliwości, chce go uzdrowić i obronić przed kompromitacją totalną, to zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego, broniąc wyższego dobra, może naruszyć dobro niższego rzędu. Otóż dobro sukienki i dobrego samopoczucia sędziego, który zdjął już togę, łańcuch, i wychodzi, uciekał, zresztą biegł z tej sali, to przecież to jej prywatne dobro, prawda? Ten jej autorytet tak zwany jest znacznie niższym dobrem niż to, żebyśmy mieli wreszcie wymiar sprawiedliwości, który chociaż skaże jednego zbrodniarza z władz PRL-u, bo do dzisiaj ani jeden z władz PRL-u nie został skazany, ani jeden. Chociaż jakiegoś sędziego, bo dotychczas przez ćwierć wieku ani jeden sędzia komunistyczny, czy to z lat 50., czy stanu wojennego, ani jeden nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Chociaż jeden prokurator, bądź stalinowski, bądź stanu wojennego, przy czym muszę zastrzec, że kilku prokuratorów stalinowskich zostało rozliczonych, ale w 56 roku. To jest wstyd, że więcej skazano zbrodniarzy w 56 roku w ramach takiej pseudo-odwilży, niż potrafiono w Polsce niepodległej. Myśmy tylko dotychczas rozliczyli szeregowych kilku ubeków, strażników więziennych z Kwidzynia, i zomowców z Brygady Antyterrorystycznej na kopalni Wujek. Tylko trzy przypadki, które można się jakoś powiedzieć, że no coś, chociaż no na Wujku nie skazano żadnego dowódcy, ani pułkownik Wilczyński, no nikt z dowódców. No wszędzie tam nie ma dowódców. No to jeżeli nie ma ani w grudniu 70 dowódców, no na każdym kroku przywódcy PZPR-u od Komitetu Wojewódzkiego w górę bezkarni, prokuratorzy bezkarni, sędziowie, no to dzisiaj ci sędziowie w sprawach ojcowskich, w sprawach majątkowych, katastru, dzisiaj się mówi o przewłaszczeniu kamienic. No to jak on mówi, mojego kolegę za zbrodnie nikt nie rozliczył, to ja tylko fałszuję tam księgi wieczyste, protokół, tam jakieś sprawy, dzieci, majątek, tam, no to musimy się podzielić majątkiem, no zapowiemy bańkę za wyrok. Także tu trzeba mierzyć, że są różne wartości. I często w życiu tak jest, że jest wolność zgromadzeń i prawo do ciszy obywateli. To są sprzeczne interesy, jak idzie demonstracja. Że jest interes kogoś ochrony jego wizerunku, ale jest funkcjonariuszem publicznym, więc nie powinien chronić tego wizerunku, ale jest tu sprzeczność pewna. Po prostu często w życiu są dwa, trzy dobra chronione i trzeba rozumieć, że one mają różną rangę. I tu nie ma wątpliwości, że w randze najwyższej było wiarygodność i uczciwość wymiaru sprawiedliwości, który nie chciał przez ćwierć wieku skazać nikogo z kierownictwa PZPR-u, nikogo z kierownictwa państwa PRL-owskiego, nikogo z sędziów, nikogo z prokuratorów. Jeżeli nikogo, to
protest, moim zdaniem zresztą bardzo grzeczny, trzeba powiedzieć, niezwykle grzeczny, bo bitą śmietaną nikt krzywdy nikomu nie zrobi, ale bardzo widowiskowy oczywiście medialny. On niezwykle kompromituje oczywiście to środowisko. Ja bym na miejscu sędziów się spalił ze wstydu i zaczął skazywać wreszcie tych zbrodniarzy, choćby pułkownika Zygadłę, który zabił moją matkę, czy całą grupę w ogóle sędziów, prokuratorów, którzy chronili go. Bo to wszystko jest dalej, rączka rączkę myje. No to jak oni tak będą robić, no to przecież będzie tylko narastał ten opór. My tu dzisiaj jesteśmy, zaczynamy ten protest, ale jak chcą mieć tu Majdan, chcą tu mieć rewolucję, chcą, żebyśmy ich na taczkach wywieźli z tego sądu, no to niech dalej szydzą sobie, kpią i mówią, że będziemy przeciwników wsadzać do więzień, a zbrodniarzy zostawiać na wolności. Okazuje się, że apelowanie do sumień, do postaw sędziów Sądu Najwyższego, a w ogóle środowiska sędziowskiego nie ma wielkiego sensu, albowiem pamiętamy, iż sam sędzia Strzembosz mówił, iż środowisko samo się oczyści. Sądzisz, że dobrym sposobem będzie szeroki nacisk społeczny, tak? Myślę, że w tej chwili jedyną metodą, bo mieli 25 lat, żeby to załatwić sami. Uważam i tak za długo. Trzeba było po 5-10 latach się upomnieć. Myśmy się zresztą nad tym zastanawiali, muszę powiedzieć, bo Konfederacja Polski Niepodległej stoczyła taką bitwę kiedyś o to, żeby rozbić komitety PZPR-u. I żeśmy ten PZPR wykończyli okupacjami, społecznym naciskiem. Kilkaset osób wchodziło do komitetu wojewódzkiego i on po prostu uciekali ci urzędnicy, on padał. Potem zrobiliśmy tą samą metodą okupację baz radzieckich, bo przecież rząd Mazowieckiego mówił, że pozostanie Rosjan, wojsk rosyjskich jest polską racją stanu. Więc otoczyliśmy żywym łańcuchem, trzymając się za rękę bazy radzieckie. I też żeśmy ich wygonili z Polski. Potem była kwestia monopolu RSW, radio, telewizja, koncern PZPR-owski. Weszliśmy tam do tych siedzib. Zostało to podzielone jakoś tam w miarę, powiedzmy trochę, chociaż pluralistycznie. I taką czwartą akcją, tośmy zaczęli, były kolegia. I weszliśmy do kolegiów i żeśmy je rozbili. Zostały zlikwidowane dzięki tej naszej akcji. I wtedy ludzie mówili, no to jak się udało z kolegiami, udało się trudniejsze rzeczy, to teraz tylko jeszcze sądy trzeba oczyścić. I pech chciał, że niestety zostały rozpisane wybory parlamentarne. Myśmy mieli do wyboru albo iść w stronę taką radykalną, powiedzmy jak Solidarność Walcząca, czy tam inne ugrupowania, które no uważamy, że to jest zmowa i trzeba to rozbić do końca. Albo pójść w stronę no, wyborów i żeby ustawy dawać do Sejmu, żeby to zrobić ustrojowo, jakoś tak pokojowo i grzecznie. I myśmy wtedy bardzo mieli duży dylemat i wybraliśmy drogę taką sejmową. Ale okazało się w Sejmie, że no, większość zdecydowanie nie jest zainteresowana zmianą układu okrągłego stołu i to dzisiaj się czkawką straszną odbija. Na szczęście ci sędziowie wypowiedzieli wojnę rządowi, bo rząd nie kwapił się niestety do tego, żeby to oczyścić. I przez to, że to sędziowie rzucają rękawice, to ja myślę, że w tej chwili, no widać, to było wczoraj po postawie prezydenta, który zmienił już retorykę. Wcześniej był taki, szukał tego porozumienia, jakieś 50-50, nie wiem dlaczego z bandytami mamy mieć 50-50, ale widać było takie rozmowy jakieś poufne, zakulisowe z panem Rzeplińskim. Ale ponieważ oni nawet nie chcą 50-50, oni chcą przecież mieć monopol, to w interesie wymiaru sprawiedliwości jest zorganizować tą presję i to oczyścić. I tego mogą zrobić tylko ludzie, którzy sami znają te krzywdy, wiedzą gdzie są te bolączki, wiedzą jak to zrobić, mają doświadczenie, to są różne pokolenia, całe takie kręgi antysystemowe, część ludzi wywodzących się z opozycji, część od Kukiza, Solidarni 2010, Dzielny Tata, bardzo wiele środowisk walczących lokalnie o praworządność na swoim terenie. Oni nie mają jeszcze siły, ale tu przychodzą, więc to się rozrasta. Stworzymy taki cały, myślę, wielki, taką koalicję, jakby taki jakiś federację takich sił antysystemowych. I myślę, że dopiero to może ułatwić rządowi dobrej zmiany i umożliwić, bo samo składanie kolejnych ustaw, wiadomo, że Trybunał będzie wszystko wetował. Także tu wiara na porozumienie i wiara, że to będzie łatwe i grzeczne, jest naiwna. Jak długo będzie trwał protest? To już jest, zdaje się, szósty dzień. No protest będzie trwał tyle, ile Polacy będą chcieli. Jeżeli Polacy w sobie wygenerują siły i będą chcieli walczyć, to dobrze, no to wygramy teraz. Jeżeli uznają, że jeszcze trzeba poczekać pół roku czy rok, no to powtórzy się to, urośnie tutaj to warowne miasteczko i ruszymy do szturmu, do decydującej bitwy. Może w przyszłym roku, nie wiem, może dopiero za dwa, może za pięć, może następne pokolenie dopiero, trudno powiedzieć. Ale ta bitwa musi być zrobiona i musi być zwycięska, no bo to jest oczywisty interes Rzeczypospolitej, jeżeli ma trwać i obywatele mają normalnie żyć.
My po prostu jako ludzie świadomi, którzy przeżyli dużo z różnych środowisk, no jesteśmy tą elitą, my tu dajemy przykład, tak jak powstańcy, prawda, poszli do bitwy. Nie ma pewności, że się już dzisiaj czy jutro wygra. My po prostu, jest rocznica powstania, ruszyliśmy do kolejnego zrywu. Próbowaliśmy nieraz, nie zawsze się udawało. Udawało się w 80 roku, udało się w 88, ale były inne zrywy, już mało kto pamięta, które się nie powiodły. Ja jestem oczywiście dobrej myśli dzisiaj, bo widzę, że większość, 99% ludzi, która tu przechodzi, to nam dobrze życzy i bardzo jest pozytywnie nastawiona, a to nie jest dzielnica proletariacka Praga, tylko to jest centrum stolicy urzędniczej. Także widzę ogromną sympatię pracowników tego sądu, niezwykle dużą, prawda? Policjantów, którzy no, sami mówią, no, że oni tu widzą, co się dzieje, oni nie mogą oczywiście politycznie się udzielać, ale no, wszyscy praktycznie, poza jakimiś, no zdarza się, jakiś ubek tutaj przyjdzie nasłany, czy jakiś chory, ale powiedzmy sobie, te 90%, 90 parę procent ludzi jest bardzo pozytywnie nastawionych, także wydaje mi się, że jest klimat, natomiast oczywiście wiele zależy od mediów, czy wreszcie się przełamie cenzura w telewizji publicznej, w TVP Info. No, czemu TVP Info nie rejestruje codziennie i nie potrafi, tak jak Republika jest codziennie, Solidarni są, Radio Wnet daje, no to nasza odzyskana telewizja TVP Info, co oni robią? Zajmują się, wczoraj oglądałem, zajmują się zamiast pogrzebem Minki, to jakimiś naprawdę czwartorzędnymi imprezami, targi żywności na stadionie jakimś tam. Nie mam nic przeciwko targom żywności, no ale znajmy proporcje. Tutaj walczymy o więźnia politycznego, na kodzie są, co chwilę pokazują licznik i namioty kodu, a nie potrafią przyjechać przez 4 dni na protest w sprawie więźnia politycznego. Czy Zygmuntowi Miernikowi relacjonujecie, co się dzieje w jego sprawie również? Tak, oczywiście relacjonujemy. Były rozmowy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Domagamy się uznania, przede wszystkim złożenia kasacji w jego sprawie przez ministra sprawiedliwości. Pan marszałek senior Kornel Morawiecki złożył interpelację poselską do pani premier, dlaczego rząd jeszcze nie uznał statusu więźnia politycznego, bo dopóki tego nie zrobi, to ci bandyci ze służby więziennej, pułkownicy z czasów stanu wojennego, co robią w tej chwili? Pierw Miernika wyrzucili do Uherc, 300 km pod granicę ukraińską, tam jest bliżej do Lwowa niż do Przemyśla. Córka jechała 5 godzin na widzenie, czyli wożą go. Teraz go umieścili w celi 8-osobowej z kryminalistami. No po prostu nie szanują schorowanego starszego człowieka. Także my się tu musimy upomnieć o niego, bo on jest symbolem, on jest miernikiem stanu wymiaru niesprawiedliwości. I w tym sensie on jest takim sztandarem, ale sprawa jest dużo szersza, bo ona dotyczy bardzo wielu środowisk i w ogóle uzdrowienia sytuacji wymiaru niesprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.